Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Stranded Deep. Słuchajcie, jest 5:30 rano, więc jeszcze ciemno. Natomiast doszedłem do wniosku, że nie będę czekał, aż zrobi się jasno, tylko od razu zaczniemy sobie tutaj rozgrywkę ze względu na fakt, iż ponieważ daliście trochę porad, no i chciałbym o nich pogadać. Natomiast rzecz jest tego typu. Ustosunkuję się może na wstępie do porady, która mówiła o tłumaczeniu na Steamie. Kuźwa, ale fajnie, że macie na Steamie tłumaczenie. Ja korzystam z Game Passa, więc tutaj z Xbox na Windowsa mam tę grę. I kurde, musiałbym pogrzebać, ale tutaj chyba czegoś takiego jak warsztat nie ma. No dobra, słuchajcie. Ogarniamy temat. Listki mi są jeszcze potrzebne. Proszę bardzo. To nie. Kuźwa, no gdzieś jeszcze liście były, no ja nie zebrałem wszystkich, no ja cię kręcę. Ale słońce wali po oczach, ja. Jakieś okulary przeciwsłoneczne byłyby potrzebne. Ja w dniu dzisiejszym... O, jest i listek. A nie, to sampling jest. Ja w dniu dzisiejszym będę starał się, słuchajcie, ukatrupić rekina. Nie wiem, na ile mi się to uda. No, ale będę się starał. To już jest coś. Tam były również komentarze, słuchajcie, w stylu takim, że mogę dla przykładu rozwalić kokosa po wypiciu płynu. Tak, wiem, już to robiłem. Tylko rzecz jest tego typu, że jak na razie to z tego sobie tutaj piję. A te kokosy jak leżą, to niech leżą, bo mogą się później przydać, nie? Jak będzie taka naprawdę masakra z jedzeniem. Dobra, no i co? O, sugerowaliście też, żeby patyki wywalać, to będzie więcej miejsca. Proszę bardzo. Tak, tkanina, którą mam, czekajcie. Tkanina, którą mam, to gdzieś tutaj mogę dać. O. I proszę. Pyk. Już jest jakiś tam porządek. To też mógłbym tu wrzucić. I to w sumie też. Dobra. A, dobrze. Już myślałem, że kuźwa wyciepałem te dzidę. Dobra. Biegnę. Cholera, ten szałas za daleko jest, kuźwa, żeby to zapisywać. Że trzeba się nabiegać, nalatać. No ale dobra, zapiszę, bo wiadomo, rekin to już taki, można powiedzieć, konkretniejszy przeciwnik jest. W związku z powyższym wolałbym jednak mieć ten zapis. No i idziemy na dziada polować, a co tam będziemy siedzieć. Ja spróbuję ogarnąć temat, słuchajcie, na zasadzie takiej, żeby po prostu bez tratwy tam popłynąć. Co się wydarzy, to się wydarzy. O, w ten oto sposób. O, dobra, tkaninę na razie zostawię, później ją wezmę. I tak jak mówię, co się wydarzy, to się wydarzy. Jak sfejluje, to sfejluje. Ale płyniemy. Płyniemy i będziemy teraz dziada szukać. O, jest i on. Jest i on. Ale on ma mnie najwyraźniej głęboko gdzieś. No i gdzie ten on jest? Kurde. Dobra. Jak on nie chce się tutaj do mnie ten tagować, to takie tu oto rzeczy są. Słuchajcie, pisaliście również, to już otwieraliśmy, nie? Tak. Pisaliście również, że tu różne opony, nieopony, inne rzeczy trzeba ogarniać, to... A te beczki? Czy ja taką beczkę mógłbym sobie wziąć? Nie. Tylko właśnie pisaliście też, że nie można zabrać tego do ekwipunku, tylko trzeba ręcznie. Dobra, ale szukamy dalej, słuchajcie, bo... O, mogę tutaj otworzyć drzwi. Kurna, prosto w japę. Co my tutaj mamy takiego? Jaciu, kręcę, patrzcie, butla tlenowa. Vehicle Electrical Part. A mogłem wziąć jakąś tą. Mogłem wziąć jakąś skrzynkę. Też żeście sugerowali, żeby to robić. Benzyna. Dobra.
To takie fajne te skarby są. A tu? Czekajcie, bo tu coś się wyświetliło, coś się... A może to te drzwi? Że tamto wychodzimy już na... Na zewnątrz, tak? Dobra, to tam za chwilę pójdziemy, bo jeszcze tutaj trzeba przeczesać ten teren. Chyba powiem wam szczerze. Fajnie tak się eksploruje. Tu mamy szafeczkę. Vehicle fuel part. Dobra, to to i jedzonko. A zobaczmy właśnie, jak ja tam z jedzonkiem. No to jeszcze bym wytrzymał. Te wraki to takie... Powiem szczerze, bogate są w różne znajdźki, co mi się bardzo oczywiście podoba. O, boje. Boje, coś tam też pisaliście odnośnie boi. Kuźwa, nie pamiętam tylko co to, o co to chodziło. Kurde, teraz co z tym rekinem? No bo ja wezmę bojkę i co? Przeżyliśmy 8 dni, żeby to się nie okazało, że to będzie finito. Ale, no kurna, patrz, no, nie mogę tego tym prawym przyciskiem. A, zaraz, bo wy pisaliście też, że to trzeba najpierw nożem odciąć. A? To kuźwa, jak? Jeszcze się w łeb uderzył. Synek. No i coś ty zrobił, no. Dziubasku. Okej, okay. Czyli już rozumiem, o co chodzi. To mogę zabrać, super. No i dobra, jak to wygląda? Okej, okay, po 4 się stakują. A jest ich 5. Dobrze, na chwilkę tylko tam... może... Ja cię kręcę. No elegancja Francja, powiem wam. Tu jakaś skrzynia jest. Co tam się znajduje? Vehicle filter part. Pistolet do flar i linka. Nie, no fajnie. Dobra. Pick up. I wypłyń, synu, bo ty to za chwilę będziesz tutaj dednięty. To ci nawet rekin do szczęścia nie jest potrzebny. Możemy sobie wejść jeszcze tam na górę, tam, popatrzeć, co, gdzie, jak, dlaczego, tam jeszcze na dół oczywiście zejdę. Aha, nie możemy. Spróbujemy tędy, schodami. Tutaj można te drzwi otworzyć, o. A, tu też są bojki, okej. Okay. Nie no, ładnie ten wrak jest zrobiony. No muszę przyznać, że jeżeli chodzi o wykonanie tego i taki pomysł i zastosowanie tutaj tych tekstur, to mnie się to podoba. Nie wiem jak państwu, ale mnie się to podoba. Podobuje mi się to. No dobra, to byśmy mieli. Już mniej więcej wiemy co i jak, że tu niewiele rzeczy będzie. Tutaj nie ma nic. Ja sobie taki plan muszę ogarnąć. Tu skrzyneczki żadnej nie ma, chociaż... A, jest. Patrzcie, jakie to wszystko, kurde, porozwalane, poniszczone, nie? O, młotek. Teraz je mogę zabrać. Tutaj... Aha, tego już nie wezmę. Czyli takie rzeczy się najwyraźniej nie stakują. No dobra, to proponuję, żeby może zejść na dół, popłynąć na brzeg. A ten zastanawiający jest ten rekin. Czemu on mnie, kuźwa, nie atakował? O, tutaj drzwi są. A te drzwi to mogę jakoś targać, czy... A nie, bo to nie z tym. Dobra, no to włócznie będę trzymał, bo tą dzidę, bo... O, jest i on! Rekin Młotek. Halo, panie Młotku. Bo sprawa jest.
Czy ja mogę popłynąć tak, żebyś pan mnie kuźwa nie dziabnął? Czy nie, czy raczej nie da rady? Tańczymy, siabada. No i takie tam. Rekin ze Świrowa. O, kamyczek. Kuźwa, jak mi kamyczków brakowało. Dobra. Zaraz się tutaj roznegliżujemy z tego wszystkiego. Ależ tych skrzynek się tu już namnożyło, powiem wam. Ale dobrze. To teraz tak. Nie tak chciałem. Cholera jasna. O. Tak mi to zrób. I akurat żeś tutaj musiał, tak? No dobrze. To tak, tutaj mamy... Oj, to trzeba będzie, słuchajcie, posegregować wszystko. Te takie właśnie silnikowe rzeczy machnąć. To tu już nic nie wrzucę. Tu mogę jeszcze dać to i to. I to już nie? No nie. Tutaj już też nic nie dam. Tu jeszcze mogę. To ta benzyna. Bojki. A tę rację żywnościową... Jeść, nie jeść, kuźwa. Dobra, no zjem. Dobra, na trochę starczy. Nie no, nie jest źle, da się przeżyć, słuchajcie. I kolejna rzecz. Nie wiem, co ja mam z tym mięsem zrobić, bo nie napisaliście mi w końcu, czy to używamy jako nawóz, czy da radę. Ach, nie mam już miejsca, nigdzie. Czy jak to wygląda? W sumie to można byłoby jakąś skrzynkę stworzyć. Zobaczmy tylko, gdzie to by było. Wood container. To bym to potrzebował jednej linki. Aha, dwie te sztuki tych desek takich, co znajdujemy, nie? A czy jakaś lepsza skrzynka to by się tutaj znalazła? Jakaś szafa może? Ja wiem, może ja zbyt wiele wymagam, ale... Ale wiecie, container shelf. I to z trzech takich skrapów. Dobra tam. Idę zapisać rozgrywkę. Bo szkoda tracić w razie czego, nie? No kuźwa tego rekina, ja... No, to... Widzicie, no chciałem go zaciupać, a tu zawsze, kurna, jakieś skarby się trafiają. No i teraz weź, człowieku, bądź mądry i pisz wiersze. Dobra, ciśniemy. Ciekawy jestem, czy on jeszcze tam szaleje i sobie tańczy. Tam, gdzie był, nie? No, tak to bym mógł go ciepnąć. Ej, dobra. Próbujemy. To mały rekinek jest. Dobrze, on tam szaleje, słuchajcie. No to... Zabawimy się z nim. Kuźwa... Oj. Hunting. No dobra. O! He. Ja wiem, ta walka nie była wyrównana. Drodzy Państwo, zdaję sobie z tego sprawę. Cicho tam. Cieszę się, że rekina ciepnąłeś. Walka nie była wyrównana i zdaję sobie z tego sprawę, aczkolwiek, drodzy Państwo, no zobaczcie, no kuźwa, no jednak cel uświęca środki. Środki to nie jest powiedziane, że tu jakieś zasady są. Dobra. Kurde, sporo tego z niego leci. Sporo różnych tam rzeczy. Aha, i to by było na tyle. Dobrze, zobaczmy, co my tam mamy. 3 sztuki mięsa. Skóra. No. I też to 3 sztuki są. No dobrze, no elegancko. Mnie się to podobuje. Okej. Okay. To teraz przy okazji jeszcze można byłoby coś tam stamtąd zabrać, nie? Czekajcie, bo my to tam na dziób mieliśmy iść. Jeszcze na chwilę. Na razie tych bojek nie będę brał, bo to nie ma sensu. To coś się mi tutaj pogoda psuje, słuchajcie. Natomiast tu chciałbym zobaczyć, co jeszcze by się znalazło, bo to jeszcze nie koniec atrakcji na Tonight. Tutaj mamy, aha, drzwi, których się nie da otworzyć.
Tych też się nie da otworzyć. No to niedobrze. Dobra. To na razie sobie tutaj odpuszczę to. No tu jakiś system, kuźwa, oddychania podwodnego trzeba ogarnąć, bo to tak to się nie da. Dobra, idę z powrotem na górę. Co on tak drobi, kurna, jak panienka? Tu jeszcze coś. O, pyk, pyk, elegancko. Ładnie. Tu mamy ten vehicle filter part, jakaś część maszyny. No i mamy młotek. Młotek to się przyda zawsze. Dobra, cisnę dalej. Tutaj to umówiliśmy się, aha, że tu nic nie ma, no bojki są, ale po te bojki to ja potem przybędę. Ale fajnie, że udało się tego rekina ciepnąć. Dlaczego? Dlatego, że teraz, słuchajcie, wrócimy sobie na statek i przetestujemy w końcu tę naszą alawędzarkę, nie? Co z tymi drzwiami, kurde? Czekajcie, ja muszę spróbować, bo może coś z nimi się... Nie. Nic z nimi się nie da zrobić. Dobra. Trzeba jeszcze by tam ogarnąć temat, chociaż tam to już chyba byliśmy. Ale jeszcze tutaj trochę ponurkować, zobaczyć. Bo być może coś się trafi. Żeby mnie tylko rekin tam zaraz nie trafił od tyłu. To się zdziwię. Czy tu kontener był otwierany? Tak i nic nie ma. To tak samo jak te pozostałe kontenery. No ja je otwierałem, tylko że właśnie. Nic nie ma. Tam płaszczka jest, trzeba uważać. Aczkolwiek chyba bardziej trzeba uważać, słuchajcie, na te... no, jak to się kuźwa nazywa? Nie meduzy, tylko rozgwiazdy, nie? O, tam jedna leży, psita. Dobrze. Ogarnijmy temat, słuchajcie. Bo teraz tak. Tutaj będziemy potrzebowali rozpalić ogień. No właśnie, a ja gdzieś wciepałem tę moją rozpałkę, podpałkę, czy jak to się tam jeszcze nazywa. Teraz to patyki się chyba przydadzą. Natomiast mogę to tutaj wrzucić. Ten młotek w sumie na razie nie jest mi do niczego potrzebny. O, deski mam nawet. Dobra, ale nie będę ich już zużywał. To chyba lepiej szukać tych skrzyń i zużywać deski na produkcję. O, znalazłem cię. Jakaś duża szafa by się przydała. Dobra, patyczki. Ogarnijmy. Tyk. Elegancko. No i teraz ogienek, tak? I wy pisaliście, że tam mam różne stopnie, tak? Gotowania i wędzenia. Teraz sobie to zobaczymy, jak to ma wyglądać. Tyk. O, proszę uprzejmie. Ładnie, dobra. Czyli my teraz wędzimy, jak rozumiem, tak? Smoker. Aczkolwiek to na wędzarkę mi nie wygląda, aczkolwiek, no niech i tak będzie. No co ja się tu będę sprzeczał, nie? Szukam jakiegoś mięcha, czy jeszcze bym czegoś tutaj nie miał, ale to jest zepsute, więc to nie. Może coś natrafię. Ale wątpię. A jednak. A to kuźwa, te zepsute. No co ty pierdzielisz dzisiaj? Tę skórę by trzeba było ogarnąć, słuchajcie. Bo tutaj jest, jakbyśmy tak sobie spojrzeli. To chyba tu było. Tak, żeby można było tę skórę rozwiesić, nie? Tutaj nie. O, to. To cztery badyle są potrzebne, plus do tego cztery sznurki. No, to jesteśmy w stanie to ogarnąć. Tylko tam tego mięska trzeba pilnować. Jak tam z wodą? Wszystko w porządku. Tego mięsa trzeba pilnować, bo to przecież large fish meat. Na chwilę, może tego głodu tam trochę nam uzupełni, nie?
Jeszcze nie jadłem rekina. W związku z powyższym nie wiem, jak to by miało wyglądać. Dobra. I teraz tak, ciśniemy. Palm sampling. Oni tam mówili, że ile tych lin? 4, kuźwa? Muszę jeszcze raz spojrzeć. Piszecie też, że z Yuki mogę ogarnąć, słuchajcie, ten... Te właśnie rzeczy do tworzenia linek. Ja cię kręcę. A z tego to... Aha, z tego to patyki. No, dzięki. Dobra, to tego nie ścinam. Się zastanawiam, co się z tym cholernym wężem dzieje. Nie to, żebym tęsknił, tylko że po prostu... No gościu bierze i mnie denerwuje tym, że ja nie wiem, gdzie on jest, bo... Ja sobie tutaj folguję, chodzę, jak u siebie. A za chwilę będzie tylko dziab i po nóżce, nie? Dobra. Ja nie chcę maszerować po nocach, po wyspie, bo ja nie wiem, co tam się znajduje. Po ciemku to ja ślepy jestem, więc proponuję się przespać. I tak będzie dobrze. O, elegancko. Która to godzina jest? 7. Coś ty tak, kuźwa, długo spał. Poprzednio to, żeś się obudził tak wcześnie, a teraz to tak o. Robota jest. A ten zaginie. A jak nie trzeba... Wstaje ciut skoro świt. Gdzie tu logika? Dobra, patrzymy tam dalej. Sporo tego jest. O, tutaj jeszcze listek. Ale my na razie liny mamy zrobić. To jest to, co potrzebujemy. No i tę skórę będziemy tam suszyć, czy co tam będziemy robić. Ile ja tego już... panie. Dobra, 4... Nie, no to jeszcze potrzebujemy. Bo się tak nie chcę wypultać ze wszystkiego. Tu już sugeruję uważać. Bo ten wąż to niestety gdzieś tutaj się szlajał. Powinniśmy co prawda go usłyszeć, bo to niby grzechotnik, ale... Okej. Narzędzie mi się rozwaliło. No nigdzie tego węża nie widzę. Dobra. Narzędzie mi się rozwaliło, ale to nic. Można sobie zrobić. Natomiast bardziej mnie interesuje, gdzie postawić tę suszarkę do skór. Najpierw może linki. Liny to będą tutaj. I to mieliśmy zrobić 4. No, nie goduj. Ja... A z shiftem? 3. Uźwa, z shiftem też nie. A z kontrolem? 4. No podłam, Endaro. Dobrze, mamy 4. Badyle jakieś tam są, ale to... Tanning. Jest i to. Pyk. I pytanie, w środku, na zewnątrz to stawiać? Mogę w środku. Mam nadzieję, że to mięso to się ogarnęło. Albo na zewnątrz postawimy, czekajcie, bo to... Niech słońce to suszy, nie? Gdzieś tu. O. I teraz jak to ma działać? Tanning rack. Jakaś skóra by się przydała, nie? No to mamy ją.
Aha, to już się... A ja myślałem, że ja będę sam to robił. Okej. Zobaczmy mięsko. No to wędzone jest. Dobra. 9 dni przeżyłem. Dobra, jemy mięso. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o głód. Zjedzmy. I zobaczmy. No, napełnia w miarę. Dobra. Jeszcze raz. Dobrze. Napoiłem się. No dobra, słuchajcie. Nie wiem, na jakiej zasadzie to ma działać. Bo nic tutaj nie jest napisane. Myślałem, że skórę będę sam tutaj dawał. I ją rozwieszał do suszenia. No ale najwyraźniej nie. Jak się nie ma co się lubi, to się nie ma co się lubi. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie lajki, zostawcie suby. Sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.